Witam Państwa, Michał Trzaśniewski, to jest Dzień z Republiką. 7 tysięcy osób polskiego pochodzenia czeka na repatriację. O tym między innymi będziemy rozmawiać. Łączymy się z panią Antoniną Grabowską z Ośrodka Adaptacyjnego dla Repatriantów w Pułtusku, a także Polką pochodzącą z Kazachstanu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich. Panie redaktorze, witam. Ze względu na trudną historię, nasi rodacy są rozsiani po świecie. Nasi rodacy byli chociażby deportowani właśnie na stepy azjatyckie, w tym do Kazachstanu. I teraz ich potomkowie mogą doczekać się repatriacji, czyli mogą właśnie wrócić do macierzy ze względu na specjalny program rządowy. O tym będziemy za chwilę rozmawiać. Natomiast jeżeli chodzi o Polaków w Kazachstanie, ponieważ tam jest liczna grupa naszych rodaków, którzy także objęci są programem repatriacyjnym, to proszę kilka słów powiedzieć o naszej wspólnocie właśnie, która od dziesięcioleci zamieszkuje Kazachstan. Tak, dokładnie. Od roku 1936 roku potomkowie polskich rodzin, szlacheckich rodzin w większości, zostali na mocy przymusowego przesiedlenia wskazanego przez Józefa Stalina przesiedlony do azjatyckiej części byłego Związku Radzieckiego. To znaczy trafili na stepy kazachskie, do ziem Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Gruzji i azjatyckiej części byłego Związku Radzieckiego poza Uralem, tam dalej od Uralu. I na tę chwilę w Kazachstanie zamieszkuje duża wspólnota polonijna, bym powiedziała, która w każdy sposób czuje się Polakami tak samo. I czuje się Polakami na tyle, że gotowa jest zmienić swój styl życia, przeprowadzić się do swojej macierzy, do ziemi ojczystej, za którą uważają ziemię polską. A jak liczna jest polska diaspora w Kazachstanie i czy Polacy w tym kraju zamieszkują jakieś konkretne tereny? Być może są to obszary wiejskie, czy są rozsiani po całym państwie? No to znaczy tak, że najwięcej wywózek z lat 36 do 43 roku to było właśnie w miejscowościach, takich większych miejscowościach jak Karaganda, bo tam się znajdowały obozy pracy dla Polaków, tak zwana armia trudowa. I na północ Kazachstanu do stepów, do żyznych stepów, gdzie Polacy po prostu byli wyrzuceni na goły step, w którym zamieszkują i dotychczas jeszcze na północy Kazachstanu mamy takie polskie wioski jak Jasne Polany, Zielony Gaj, Nowogryczanowka, które już mówią o tym, że Polacy zagospodarowali te ziemie i przez wielu, wielu lat prowadzą gospodarstwo i się rozwijają w tych wioskach. Jest to liczna diaspora, zwłaszcza na północy Kazachstanu, ponieważ tam są kościoły polskie, polskie domy kultury, w których też zamieszkują dużo, dużo bym powiedziała, osób, które mają przynależność do narodu polskiego. Pochodzą być może z małżeństw mieszanych, z rodzin mieszanych, ale przyznają się do narodowości polskiej. Kazachstan liczy około 15 milionów obywateli, natomiast jak pani szacuje, jak liczna jest polska diaspora? Czy jest to kilka tysięcy, czy kilkadziesiąt tysięcy? Bo wcześniej mówiono o tym, że chęć do zgłoszeń do wyjazdów mają ponad 7 tysięcy rodzin, 7 tysięcy osób polskich, ale z tego co wiem, bardzo dużo osób, którzy mimo to, że nie zgłaszają chęci przyjazdu do Polski, ale uważają siebie za osoby polskiego pochodzenia i zwłaszcza to rodziny, tak powiem, którzy już puścili korzenie, tak powiem, ziemi kazachskiej, ale mówią po polsku, starają się naśladować kulturę i tradycje polskie. Także mi się wydaje, że więcej niż 7 tysięcy osób, którzy tak zamieszkują w tych diasporach, mają pochodzenie polskie. Bo na pewno jest wielu Polaków w Kazachstanie, którzy no, czują się sercem i duszą Polakami, ale jednak nie chcą jechać do Polski, ponieważ tam się zakorzenili. Tak. Tak, tak, tak. To wygląda, jeszcze podchodzimy z tego względu, że bardzo dużo osób już mają rodziny mieszane i dla nich to jest też taki problem przeprowadzki, który polega na tym, że mają właśnie
zakorzenione swoje rodzice, na przykład jak najczęściej. Rodzice nie chcą wyjeżdżać, ponieważ twierdzą, że dają rozwój dzieciom. Dzieci natomiast chcą pojechać i też przynależność swoją odczuwają. Także bardzo, bardzo dużo takich rodzin, które mają, tak powiem, do wyboru, tak? Czy zostać w Kazachstanie, czy powrócić do Polski w ramach repatriacji. To jeszcze trochę historii, ponieważ Polacy byli wywożeni na stepy, dalekie stepy Azji w różnych momentach historii, po upadku chociażby tych pierwszych naszych powstań przeciwko Rosji, jak chociażby powstania listopadowego. Natomiast ci Polacy, którzy teraz zamieszkują Kazachstan, są związani z deportacjami z okresu II wojny światowej, tak? To jest ten czas mniej więcej? Tak, 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 z okresu powojennego, tak powiem przedwojennego, tak, dwudziestolecia międzywojennego. Była to pierwsza fala emigracji, tak zwanej, tak? Pierwsza fala to było w latach właśnie 24, kiedy Kazachstan już był włączony do terenów właśnie Związku Radzieckiego, ale to była pierwsza fala, o której nikt tak na bardziej nie poświęca dużo uwagi, ponieważ to była emigracja tak zwana zarobkowa, tak, w celu zagospodarowania ziem uralskich. Natomiast polityczne wysyłki to były początek lat 36 od wiosny 36 roku do 43 roku w ziemię kazachstańskie było zesłane najwięcej osób pochodzenia polskiego i Polaków z terytorium Rzeczypospolitej. W ramach po prostu represji Związek Sowiecki Polaków właśnie ze Związku Sowieckiego albo z zagarniętych terenów Polski wysyłał naszych rodaków na wschód po to, żeby te tereny wynarodowić. Natomiast jak wyglądała ta przymusowa deportacja, to ludobójstwo, jak niektórzy mówią, w praktyce? Pani jest Polką z Kazachstanu, więc zapytam być może o historię pani przodków. Jak w pani rodzinie zapamiętano właśnie te deportacje? Bo moja rodzina z obu stron ma korzenie polskie i moi rodzice opowiadali o tym, to, co słyszeli od dziadków, ponieważ dziadek ze strony taty był wysłany ze wsi Sielco rejonu Słowuckiego, a natomiast rodzice ze strony mamy byli wysłani w ogóle z Nowogrodu Wołyńskiego i obwodu Wołyńskiego. I jak oni przyjeżdżali do Kazachstanu, a to było zmieszczone w różnych takich turnusach, najpierw trafiła rodzina dziadka i oni jako pierwsi przesiedleńcy, dla nich to w ogóle było takie troszeczkę wrażenie sprawiło to, że jak ich wyrzucano w szczery, goły step, po prostu ludzie zostali ze swoim majątkiem. Nie można było nawet wziąć ze sobą żadnych domowych zwierząt, bo późniejsze już grupy, co przyjeżdżali, oni mogli się przeprowadzać do Kazachstanu i zabierać ze sobą jakieś majątki, to znaczy jakieś bydło czy żyto. Ale natomiast rodzina mojego dziadka trafiła w ogóle do szczerego stepu. Trafiła, że ma nie tylko jeden węzełek na całą rodzinę. I od razu mojego pradziadka zabrano do pracy, gdzie on jeszcze zginął. A moja babcia, prababcia to znaczy, podejmowała rodzinę z 5 osób sama, też chodząc i pracując na stepach, zbierając kłoski do jedzenia. I najgorsze to były te lata przeżycia do właśnie od 36 do 41 roku, bo to były głody, bo nie było miejsca, po prostu wykopywano takie doły na stepach po prostu, które kryte były trzcinami i w tych domach, w tych dołach robiono tak zwane ziemianki i kilkadziesiąt rodzin zbierało się do jednej takiej ziemianki, dawali tam dzieci. I dzieci po prostu w takich tych dziurach, w dołach, w ziemi przetrwali pierwszą zimę. Natomiast rodzina mojej babci
była w tym właśnie drugim rzucie i oni przyjechali na jesień 36 roku i właśnie ich już zabierali rodziny kazachskie, bo oni przyjeżdżali do zesłańców, a to było taki punkcik w stepie zrobiony z podaniem adresu, tylko że tutaj będzie taki punkt, tak zwany adres, tak, że powstanie tutaj taka wioska. I właśnie w tym Kazachowie przyjeżdżali konno i zabierali rodziny tych najbardziej zdolnych ludzi, tak, do pracy, na przykład jako kowale, jako tam dojarki. I przez to też udało się uratować moje babcie i jej braciom i siostrom. Te deportacje z okresu II wojny światowej miały charakter ludobójczy, ponieważ no, ci ludzie byli wożeni w bydlęcych wagonach, między innymi do Kazachstanu czy gdzieś na wschód. Mowa oczywiście o naszych rodakach i wielu z nich zginęło w trakcie tych podróży, podróży śmierci. Jeszcze wrócę do tego, nawiążę do tego, co pani powiedziała, że w ramach tych pierwszych deportacji Polacy byli po prostu wyrzucani na kazachski step i musieli sobie poradzić poprzez wykopanie jakichś ziemianek, nie mogli w ogóle oddalać się od jakiegoś punktu, który został im wyznaczony. Tak, tak. Dokładnie. Jeszcze dodatkowo było to, że do tej ewidencji specjalnej byli wciągnięci nie tylko dorośli, ale również i dzieci. I wyglądało to, bo ze słów mojego taty, że on urodzony w 50 roku, to już niby po wojnie, tak, ale on jeszcze pamięta te czasy, jak z matką miał stawić się na dokumentatury, która mieściła się w tej samej wiosce, codziennie rano, żeby ich sprawdzali, czy dzieci nie uciekły. Czyli to tak, było takie więzienie pod gołym niebem na stepie. To właśnie to było więzienie, bo ze względu na odległość dużą, władze sowieckie za te czasy robili specjalne takie rzeczy, bo jak w zimie Kazachstan ma bardzo surowe te mrozy i jak na przykład przy minus 35 te posiedlenia specjalne, na której mieścili się Polacy, nawet nie były ogrodzone, ponieważ nikt w zimie przy takim mrozie nie będzie wychodził, a mieścili się posiedlenia specjalnie w odległości 25-35 km od siebie. I to po prostu było naturalne zabezpieczenie, żeby ludzie nie mogli z tych więzień uciec i z tych obozów pracy uciec. I teraz uwaga, potomkowie tych Polaków, którzy zostali zesłani do Kazachstanu na ten step, na środek tego niebezpiecznego stepu, gdzie zima w postaci minus 40 stopni jest zabójcza, mogą wrócić do naszego kraju w ramach programu repatriacyjnego. I szacuje się, że około ponad 7 tysięcy osób, to są dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wyraziło chęć, żeby wrócić do naszego kraju. Głównie są to osoby z Kazachstanu. Około kilkuset osób każdego roku w ramach programu repatriacyjnego do Polski wraca. Pani pracuje w ośrodku, który zajmuje się właśnie repatriantami i chciałbym zapytać, jak to wygląda w praktyce? Na ile te osoby są zaopiekowane przez państwo polskie? Jaka jest ich motywacja do powrotu? Czy chodzi tylko o chęć przywrócenia sprawiedliwości dziejowej, czy może raczej chodzi o względy jednak materialne? No, powiem tylko tak na wstępie, że przez nasz ośrodek adaptacyjny dla repatriantów już przeszło ponad 1000 osób w tym roku. To 1071 osób chyba. My już gościmy właśnie w tym domu, w domu Polonii w Pultusku, ponieważ uważamy, że to jest nasz wspólny dom. I dla tych państwa, co przyjeżdżają z Kazachstanu, w tej chwili gościmy jeszcze państwo z Gruzji, z Białorusi, z Rosji i z Ukrainy. Dla nich to stanowi się wspólny dom. Oczywiście, że głównie przyjeżdżają do nas większość osób z Kazachstanu, ponieważ ze względu na te wysyłki i ludzie z Kazachstanu czują bardzo mocne przywiązanie do Polski, ponieważ przez całe życie oni walczyli z tym, żeby się nazywać Polakami w Kazachstanie. I to właśnie to czuć, jak na przykład państwo przyjeżdżają i tutaj od razu odbieramy ich z lotniska, od razu dużo wypowiedzi na temat, a moi rodzice, a moi dziadkowie, a moi pradziadkowie to w ogóle byli zesłani tutaj do stepów do Kazachstanu i udało się powrócić. Program rządowy, który obejmuje
właśnie procedurę repatriacyjną. Bardzo dużo daje tutaj repatriantom właśnie przez te ośrodki adaptacyjne, ponieważ tutaj w ośrodku adaptacyjnym dla repatriantów repatrianci mogą nie tylko właśnie przyjechać, dostać wyżywienie, noclegi, ale również uczestniczyć w zajęciach z języka polskiego, ponieważ to jest bardzo ważne, ponieważ bardzo dużo osób z Kazachstanu przyjeżdża z bierną znajomością języka polskiego, z prawie zerową znajomością języka polskiego, ze względu na to, że niestety w Kazachstanie nie było warunków, zwłaszcza na tych północnych regionach, na tych stepach, do nauczania języka polskiego. I dlatego ośrodek adaptacyjny przede wszystkim pomaga adaptować się repatriantów w tej rzeczywistości. To znaczy nauczyć ich przede wszystkim podstawowych zwrotów, wyrazów, czynności podstawowych związanych z umiejscowieniem aktów stanu cywilnego, z nabyciem czy potwierdzeniem obywatelstwa polskiego przez wojewodę. I również wyrobieniem dowodów osobistych. Także jak Państwo do nas trafiają, to zawsze staramy się te procesy wspierać i pomagać, ponieważ to wymaga przede wszystkim językowego właśnie radzenia sobie z językiem polskim. I dodatkowo jeszcze oprócz kursów językowych są kursy zawodowe, gdzie Państwo mogą znaleźć czy wybrać sobie zgodnie z zainteresowaniem jeden zawód i albo po prostu ten zawód udoskonalić przez słownictwo specjalnie terminologiczne, przez jakieś swoje zamiłowania. Bo na przykład bardzo u nas dużo takich chętnych osób na artystyczne układanie kwiatów i florystykę, bo kobiety sobie znajdują po prostu pracę w tym zawodzie. Bardzo dużo osób nam zgłasza się do tych kursów corocznie. Czyli ośrodek w Pułtusku, w którym pani pracuje, pomaga przygotować repatriantów do samodzielnego życia w Polsce. Ja na koniec tak trochę przewrotnie zapytam, jako że pani obcuje właśnie z repatriantami, z Polakami, w dużej mierze z Kazachstanu, czy był taki przypadek, że ktoś w ramach programu repatriacji przybył do Polski z zamiarem osiedlenia się, ale jednak ta Polska mu się nie spodobała i wrócił z powrotem do Kazachstanu? Właśnie mieliśmy taki jeden przypadek, o którym chcę wspominać, że po prostu faktycznie przyjechała rodzina repatriantów, którym, tak powiem, oni marzyli troszeczkę inaczej o tej Polsce. Oni marzyli o tym, że ta Polska jednak będzie do nich bliżej pod względem komunikacji, bo bliżej i otwarcie, bo przyzwyczaili się do zamieszkiwania w takiej miejscowości, gdzie wszystko jest otwarte i bardzo dużo szczerych i otwartych osób i nie poradzili sobie językowo. I po powrocie znów do Kazachstanu, po jakimś czasie znów przyjechali i powrócili do Polski, stwierdzili, że jednak tutaj jest lepiej. Jednak tutaj. I teraz się bardzo świetnie adoptują i właśnie już mają własne mieszkanko i rozpoczynają tak na nowo życie. Ale z tego, co rozumiem, jest to jeden przypadek na 1000, bo mówiła pani, że 1000 osób przeszło przez ośrodek adaptacyjny w Pułtusku, czyli generalnie ci nasi rodacy, osoby polskiego pochodzenia, repatrianci, osoby polskiego pochodzenia z Kazachstanu są zadowoleni z tego, że przyjeżdżają do Polski i tutaj zaczynają nowe życie. Tak, bo chodzi po prostu o nastawienie. Jeżeli osoby z Kazachstanu, które przyjeżdżają tutaj do Polski, chcą się rozwijać, chcą się poznawać, chcą się zagospodarować, to dla nich otwarte naprawdę dużo dróg, dużo urzędów, dużo możliwości. A jeżeli takie osoby stwierdzają, że w Kazachstanie mają więzi rodzinne, przede wszystkim chodzi o więzi rodziny, o opiekę nad starszymi krewnymi rodzicami, i to właśnie jeżeli rezygnują, to tylko i wyłącznie z powodów takich, że tęsknią bardzo mocno i chcą powrócić do swojej rodziny, a później znów powracają tutaj do Polski. No, ta droga repatrianta na pewno nie jest łatwa, jeżeli chodzi o powrót do macierzy. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani Antonina Grabowska z Ośrodka Adaptacyjnego dla Repatriantów w Pułtusku i oczywiście trzymamy kciuki za Polaków z Kazachstanu, którzy zdecydowali się wrócić po to, żeby życie w Polsce im tutaj się udało. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. I dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do pozostania z Republiką. Za chwilę kolejna rozmowa w ramach pasma Dzień z Republiką.